NWO, nowy porządek świata, krucjata przeciwko ludzkości. Ostateczna rozgrywka już się rozpoczęła. Jeszcze jeden artykuł, który uznałem jako jeden z ciekawszych. I tu znowu można przeczytać, co nam źli ludzie planują zrobić. Nie wiem, czy amerykański naród jest tak zacofany, czy tak zadufany w sobie, że nie zauważa rzeczy, które dzieją się na naszych oczach, na ich oczach. Przecież za umowną chwilę może nas nie być, z woli jakichś tam idiotów. No chyba, że jest to powód do dumy. Nie wiem, może i tak jest, ale to tylko myślenie paranoika. Natura władzy we współczesnym świecie, system banku centralnego. Przypuszczalnie najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o władzy w dzisiejszym świecie, jest to, że większość państw nie ma kontroli nad własnymi walutami. Zamiast tego prywatne, nastawione na zyski banki centralne, takie jak Bank Rezerw Federalnych w USA, tworzą pieniądze z niczego, a następnie z doliczonymi odsetkami pożyczają je rządom państw. Jest to niebywale opłacalne oszustwo, ale to jeszcze nie jest najgorsze w tym wszystkim. Banki centralne nie tylko mają prawo do tworzenia pieniędzy z niczego, ale również mają prawo ustalania stóp procentowych, decydując, ile kredytu jest emitowane i ile pieniędzy jest wprowadzane do obrotu. Dzięki tej władzy banki centralne mogą i robią to, dokonywać cykli wzrostów i kryzysów gospodarczych, umożliwiając superbogatym właścicielom banków osiągnąć zyski z inwestycji w okresie boomu i wykupywać akta po zaniżonych cenach podczas kryzysów. I to nadal jeszcze nie jest cała historia. Najbardziej opłacalnym ze wszystkich działań banku centralnego jest finansowanie wielkich wojen, w szczególności dwóch wojen światowych. Gdy kraje są zaangażowane w działanie wojenne, kiedy wchodzi w grę samo ich przetrwanie, rządy wykorzystują do granic możliwości swoje zasoby. Walka, aby uzyskać więcej finansowania, staje się równie ważna. Jest rywalizacja na polu bitwy. Lichwiarze uwielbiają zdesperowanych kredytobiorców i ogromne fortuny zostały zbite przez udzielanie kredytu obu stronom konfliktów. Im dłużej trwa wojna, tym więcej zysków dla banków centralnych. Scentralizowane bogactwo prowadzi do scentralizowanej władzy. Niektórzy z najpotężniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych czegoś się boją. Wiedzą oni, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak subtelna, tak czujna, tak powiązana, tak kompletna, tak wszechobecna, że lepiej mówić szeptem, kiedy się ją potępia. Woodrow Wilson. Nasze systemy polityczne oparte na partiach konkurujących, by zostać wybranymi, są z natury podatne na korupcję. Podobnie jak walka o finansowanie jest ważna w kampaniach wojskowych, tak samo ważne jest to w kampaniach politycznych. Zamożni darczyńcy są w stanie uzyskać specjalne traktowanie, jeśli chodzi o ustawodawstwo i regulacje, które wpływają na ich interesy. Ten rodzaj korupcji jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej. Bardziej efektywnym sposobem, w który bogactwo przekłada się nad władzą, polega na wprowadzeniu agentów, osób lojalnych wobec bogatych sponsorów, na pozycje wpływów i władzy. Na przykład, kiedy Rothschildowie i Rockefellerowie połączyli siły, aby ustanowić rezerwę federalną, zrekrutowali nieznanego profesora Woodrowa Wilsona. Obiecali mu uczynić go prezydentem i zabezpieczyli sobie jego obietnicę dzięki tym, że podpisze ustawę ustanawiającą rezerwę federalną, gdy nadejdzie na to czas. Z ich wpływem na szefów partii politycznych, ich kontrolą gazet i nieograniczonym finansowaniem byli w stanie doprowadzić do wyboru Wilsona na prezydenta. Być może później żałował,
targu z diabłem, jak sugeruje powyższy cytat. Bardziej nowoczesnym przykładem jest Obama, długoletni protegowany Henry'ego Kissingera, kluczowego agenta Rockefellerów. Podobnie jak Wilson, Obama wyskoczył nagle z politycznego niebytu, został wystrzelony do prezydentury i udowodnił swoją lojalność na stanowisku. W przypadku Obamy polegało to na szybkim przekształceniu Białego Domu w siedlisko agentury bankierów centralnych z Wall Street, Timothy Gringera i jego kolesi. Oni robią politykę, Obama robi przemowę. Tego rodzaju stan rzeczy trwa już od wieków, najpierw w Europie, a później w Stanach Zjednoczonych. To, co zaczęło się do umieszczania kilku kluczowych agentów w odpowiednich miejscach, ewoluowało w czasie. To, co mamy obecnie, to międzynarodowa sieć kontroli z kluczowymi agentami umieszczonymi w partiach politycznych, rządach i ich agencjach, mediach, zarządach spółek, służbach wywiadowczych i wojskowych. W centrum sieci są dynastie rodzin kontrolujących banki centralne, bogowie pieniądza, którzy pozostają głównie za kulisami, pociągając tamtąd za sznurki realnej władzy. Technika transformacji. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co byś robił, gdybyś był bogaty i miał władzę? Dla niektórych odpowiedzią byłoby życie bez konieczności pracowania, natomiast myśli wielu skierowałyby się w kierunku zmiany świata, uczynienia świata, i tutaj autor podaje, lepszym, ale w cudzysłowiu. Bogowie pieniądza posiadają bogactwo i władzę w wielkich ilościach od pokoleń i w przeciwieństwie do ciebie, mnie, mogą zrobić znacznie więcej niż tylko pomarzyć na jawie. Zajęcie, w które są zaangażowani od ostatnich kilku stuleci, nie polega jedynie na gromadzeniu większego bogactwa. Polega ono raczej na przekształcaniu świata we własne prywatne lenno, niewolnictwo. Osiągają to za pomocą serii projektów przekształceniowych na skalę globalną. To, co nazywane jest nowym porządkiem świata, jest po prostu ostatnim z serii tych projektów. Projekt Wielkiej Ameryki. Kiedy kolonie amerykańskie osiągnęły niepodległość od Wielkiej Brytanii, powstał nowy naród, który miał wyraźny potencjał stania się prawdziwą wielką światową potęgą. Ogromny kontynent, większy od całej Europy, z ogromnymi zasobami, był dostępny do przejęcia i wykorzystania. Jeśli Rothschildom udałoby się uzyskać kontrolę nad Ameryką, mogli użyć jej jako bazy operacyjnej do konsolidacji władzy w skali globalnej. Budowa przemysłowego giganta. Przez lata 1800-1900 Stany Zjednoczone urosły, by stać się wielką potęgą przemysłową. Kojarzy nam się ten wzrost potęgi z nazwiskami takimi jak Carnegie, Mellon, Morgan, Rockefeller, którzy stali się znani jako wyzyskiwacze. Jednak to pieniądz Rothschilda i powiązane z Rothschildami banki odegrały główną rolę w finansowaniu tego projektu uprzemysłowienia. Rothschildowie starannie przygotowali swoją przyszłą bazę operacyjną. Rockefeller był największym z wyzyskiwaczy i był w stanie dołączyć do panteonu bogów pieniądza na mniej więcej równej stopie z Rothschildami. Zamach stanu rezerwy federalnej. Po osiągnięciu przez Stany Zjednoczone pozycji wielkiej potęgi przemysłowej, następnym krokiem dla bogów pieniądza było objęcie zdecydowanej kontroli nad tym gigantem, którego pomogli stworzyć. Zostało to osiągnięte z typowymi zakulisowymi machinacjami poprzez utworzenie rezerwy federalnej w 1913 roku. Projekt I wojny światowej. Następnym krokiem było rozegranie europejskich potęg przeciwko sobie. Przy wsparciu Rothschildów tajna kabała brytyjskich elit zorganizowała wielką wojnę z Niemcami, których przemysłowa i finansowa potęga zaczynała dławić potęgę Imperium Brytyjskiego. Intencją kabały było zachowanie brytyjskiej supremacji. Władcy pieniądza rozgrywali jednak znacznie głębszą grę. Niemcy przegrali wojnę, ale to Stany Zjednoczone, a nie Wielka Brytania, stały się głównym beneficjentem tej
porażki. Podczas gdy europejskie mocarstwa wyczerpywały się w wojnie, Stany Zjednoczone dostarczały im tego środka, a materiały te były opłacane przez pożyczki umożliwiające przez nowo utworzoną rezerwę federalną. W samą porę ustanowioną do tego celu. Kiedy wojna się skończyła, mocarstwa europejskie były winne Stanom Zjednoczonym astronomiczne sumy pieniędzy, a USA znacznie rozszerzyły swój potencjał przemysłowy w procesie dostarczania materiałów wojennych, co widać i dzisiaj. Przed wojną USA, Wielka Brytania i Niemcy były mniej więcej na równi pod względem potęgi przemysłowej. Z uwagi na znikome zaangażowanie wojskowe, USA wyszły z wojny jako zdecydowanie największa potęga przemysłowa i najbogatszy naród na świecie. Jednak Stany Zjednoczone były tylko jedną z wielu wielkich potęg. Nie miały floty światowej klasy, ani nie miały światowej klasy armii. Eksperyment faszyzmu i komunizmu. Wielkim projektem bogów pieniądza zawsze było, jak wspomniano wyżej, przekształcenie świata w swoje własne prywatne lenno. Poprzez projekt Wielkiej Ameryki zbudowali geopolityczną podstawę władzy, która była potrzebna, aby osiągnąć ten cel. Ale pozostawało pytanie, jak będą rządzić swoim lennem, kiedy je osiągną? Ponieważ chcą mieć absolutną kontrolę nad populacją, musieli eksperymentować z różnymi środkami sprawowania tej kontroli. Pierwszą okazję do eksperymentowania dostrzegł w rewolucyjnych ideach Marksa, Engelsa, Trockiego i Lenina. Reżim carski słabł. Został zmuszony przez rewolucję w 1905 roku do wprowadzenia poważnych reform. Wskutek jeszcze większego osłabienia reżimu carskiego przez klęski militarne początku I wojny światowej, druga rewolucja komunistyczna miała wszelkie prawdopodobieństwo sukcesu. Istniało jednak niebezpieczeństwo, że druga rewolucja doprowadzi do demokratycznej formy socjalizmu, który nie był rodzajem reżimu, który bogowie pieniądza pragnęli dla swojej przyszłego lenna. Widzieli w Leninie i Trockim przywódców z autokratycznymi pomysłami, pasującymi do ich celów. Zorganizowali Leninowi transport ze Szwajcarii, a Trockiemu z Nowego Jorku. Obydwojku do Petersburga, gdzie ci stworzyli frakcję bolszewicką i przejęli kontrolę nad rewolucją. Bogowie pieniądza sfinansowali następnie rozwój Związku Radzieckiego, a tym samym uruchomili eksperyment z autokratycznym reżimem opartym na kolektywistycznych wartościach. Bogowie pieniądza dostrzegli drugą możliwość eksperymentowania ze sprawowaniem kontroli w ideach znakomicie charyzmatycznego Adolfa Hitlera. Gdy Hitler został aresztowany za przewodzenie puczowi, Birchall w 1923 roku zorganizowali dla niego pobyt w wygodnym więzieniu, gdzie mógł rozwijać swoje pomysły w swoim opus magnum Mein Kampf, które wyartykułowało propozycje manifestu, między innymi poszukiwania Lebensraumu, przestrzeni życiowej i zniewolenia Słowian. Idee Hitlera skupiały się wokół nacjonalizmu, rasizmu, ekspansjonizmu, eugeniki, ludobójstwa i brutalnych metod kontroli populacji. Jeśli Hitler doszedłby do władzy w Niemczech, dostarczyłby sposobność do eksperymentowania z całkiem innego rodzaju autokratycznym reżimem. Dodatkowo, ze względu na jego ekspansjonistyczne pomysły i nienawiść do komunizmu, zapewniało środki do realizacji kolejnego projektu transformacji geopolitycznej – II wojny światowej. Hitler był również atrakcyjny dla niemieckich elit, którzy widzieli w nim szansę na przywrócenie Niemcom pozycji wielkiego mocarstwa. Reszta, jak mówią, jest historią. Poprzez zorganizowanie upadku gospodarczego Republiki Weimarskiej i za pomocą innych środków Hitlerowi dopomożono w dojściu do władzy w Niemczech. On jednak nie był pionkiem, a wiele z jego nienawiści
Częściowo ze względu na fakt, że Rothschildowie są Żydami, skierowało się przeciwko samym Bogom pieniądza, których określał jako gnomów z Zurychu. Ta nienawiść nie umniejszała jednak wartości eksperymentu nazistowskiego dla bogów pieniądza. Projekt II wojny światowej. Słuchajcie poniższego tekstu. To jest bardzo ważne. To, co dzieje się dzisiaj na naszej podwórku, praktycznie zostało wyreżyserowane. Więc słuchajcie, jeśli zobaczymy, że Niemcy wygrywają, powinniśmy pomóc Rosji. A jeśli Rosja będzie wygrywać, powinniśmy pomóc Niemcom. I w ten sposób pozwolić im pozabijać się w jak największej ilości. Harry Truman, New York Times, 24 czerwca 1941 roku. Dwa dni po ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki. Kolejnym krokiem w projekcie Wielkiej Ameryki było rozegranie wszystkich innych wielkich mocarstw przeciwko sobie na większą skalę niż w I wojnie światowej. Tym razem jednak Stany Zjednoczone miały odegrać ważną rolę militarną, tak aby mogły wyjść z wojny nie jako jedna z wielkich potęg, ale jako jedna na świecie globalna superpotęga. Ważna rola militarna, tak, ale wsparta w dużym stopniu przez innych. Także Stany Zjednoczone poniosły nieznaczne straty w porównaniu do astronomicznych ofiar większości pozostałych stron. Ze swojej bezpiecznej amerykańskiej bazy operacyjnej bogowie pieniądza pomogli zorganizować remilitaryzację Niemiec i szybki wzrost Japonii jako nowoczesnej potęgi przemysłowej i militarnej, jednocześnie wspierając rozwój Związku Radzieckiego. W ten sposób, jak to mówią, kaczki zostały ustawione w rzędzie do odstrzału. Stany Zjednoczone udawały następnie życzliwą naturalność i przeglądały się, jak Japonia walczyła z Chinami, a Niemcy ze Związkiem Radzieckim. Stany Zjednoczone licytowały swój czas i czekały na najbardziej dogodny moment, aby przyłączyć się do wojny. Kiedy nadszedł czas, USA systematycznie prowokowały Japonię i nie próbowały się bronić przed atakiem na Pearl Harbor, mimo że Roosevelt znał dokładny czas, kiedy atak miał nastąpić. Amerykanie byli zdecydowanie przeciwko udziałowi w wojnie i Pearl Harbor, zgodnie z planem, szybko zmienił opinię publiczną, umożliwiając Stanom Zjednoczonym przystąpienia do wojny z przytłaczającym poparciem własnych obywateli. Dzień hańby. Rzeczywiście, hańby, ale tak samo hańby Roosevelta, jak i Japonii. Ponownie reszta jest historią. Pod koniec wojny Stany Zjednoczone miały 40% światowego bogactwa i potencjału przemysłowego, dominację nad 7 morzami, stałe bazy wojskowe rozsiane po całym świecie oraz monopol na broń jądrową. Wszystkie inne potęgi stały w gruzach i tonęły w długach. Zgodnie z planem, że Stany Zjednoczone ustanowiły jako pierwszą globalną superpotęgą, bogowie pieniądza przystąpili do stworzenia powojennego porządku świata zdominowanego przez Stany Zjednoczone. Reżim powojenny. Ustanowienie fundamentów państwa globalistycznego. W 1944 roku zwołana została Międzynarodowa Konferencja w Bretton Woods ustanawiająca nowe instytucje globalistyczne, w tym ONZ, MFW i Bank Światowy. Według projektu, który został w czasie wojny opracowany przez należącą do bogów pieniądza Radę Stosunków Zagranicznych CFR, pod pozorem ustanowienia reżimu pokoju i stabilności na świecie, Stany Zjednoczone przygotowały innym mocarstwom zachodnim militarne wykastrowanie. Ze swojej strony USA otrzymały i rozszerzyły własną potęgę wojskową. Projekt zimnej wojny. Podczas gdy eksperyment nazistowski został zakończony przez wojnę, Związek Radziecki przeżył jako wielkie mocarstwo, jako pierwszoplanowy sojusznik wojenny Ameryki oraz w świetle wyznawanych harmonijnych intencji systemu w Bretton Woods. Sowieci oczekiwali pokojowego współistnienia z Zachodem, mimo znaczących różnic ideologicznych.
To nie miało jednak nastąpić, ponieważ nie pasowało do planów bogów pieniądza, którzy kontynuowali swój wielki projekt globalnej dominacji. Ameryka i Wielka Brytania, obydwa państwa będące pod butem bogów pieniądza, wymyśliły mit o zagrożeniu komunistycznym i ogłosiły zimną wojnę, która służyła do wielu celów. Po pierwsze, towarzyszyła jej polityka powstrzymywania, która miała na celu zapobieżenie uczestniczenia Sowietów i ich chińskich kuzynów ideologicznych w powojennym boomie gospodarczym, a także uniemożliwianie krajom takim jak Korea i Wietnam naśladowania socjalistycznej drogi. Po drugie, zimna wojna dostarczyła USA pretekstu do kontynuowania rozszerzenia swojej potęgi militarnej i programów interwencji wojskowych. Projekt imperializmu kolektywnego. Ze Stanami Zjednoczonymi jako niepowstrzymaną superpotęgą reżim Pax Americana panował, jak to eufemistycznie się nazywa, w wolnym świecie, nie mając potrzeby obrony swych odrębnych imperiów. Były europejskie mocarstwa były w stanie uczestniczyć wraz z Ameryką w wielkim programie neoimperializmu. To doprowadziło do największej ery wzrostu gospodarczego, jaki świat kiedykolwiek widział. Zachodni dobrobyt i postęp społeczny. Powojenny boom doprowadził do bezprecedensowego wzrostu dobrobytu na całym Zachodzie, a także w Japonii, którą w okresie powojennym można uznać za część Zachodu. Ponadto wprowadzono rozległe programy reform społecznych, takich jak National Health Service Wielkiej Brytanii, a nawet bardziej daleko idące ustanowienia państwa opiekuńczego w Europie Zachodniej. Częściowo z powodu rozpadu tradycyjnych imperiów, a częściowo ze względu na społeczne reformy, istniało w powojennym świecie poczucie, że wartości demokratyczne wzrastały. Rządy były bardziej dostosowane do potrzeb i życzeń ludzi. Wartości oświecenia osobistej wolności i praw obywateli zostały zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Wydawało się, że nowy złoty wiek demokracji i ciągłej poprawy warunków socjalnych nadszedł. Zbyt piękne jednak, aby mogło być prawdziwe. Stabilność gospodarcza oraz nieustanny wzrost gospodarczy wraz z pokojem gwarantowanym przez dobrotliwego wuja Sama, jakie to słodkie. Ze swoim powojennym reżimem bogowie pieniądza uwiedli wolny świat. W bańkę podporządkowano. Karta Narodów Zjednoczonych gwarantowała zasadę suwerenności narodowej i nikt, wyjątek Charles de Gaulle, nie wydawał się sobie uświadamiać, że jeśli ktoś inny gwarantuje twoją suwerenność, nie masz już suwerenności. Wzrost stał się nowym opium dla ludu i nikt nie wydawał się zdawać sobie sprawy z tego, że nieskończony wzrost na nieskończonej planecie jest matematyczną niemożliwością. Z większością krajów świata chętnie przywiązanych do smyczy uzależnienia od amerykańskiego przywództwa, a także z Ameryką mocno trzymaną pod butem rezerw federalnych, bogowie pieniądza mogli teraz kontynuować prowadzenie świata drogą do całkowitego podporządkowania. Projekt destabilizacji Nixon i standard złota. Przez prawie 30 lat, od 1944 do 1971 roku, system Bretton Woods działał mniej więcej tak, jak go reklamowano. Dolar powiązany ze złotem, a inne waluty powiązane sztywno z dolarem, dostarczyły obiecanej stabilności finansowej. Wzrost trwał nadal, zapewniając oczekiwany dobrobyt i wzrost stopy życiowej. Jednakże wraz ze Stanami Zjednoczonymi, uwikłanymi w kosztowną i niemożliwą do wygrania wojnę w Wietnamie, gospodarka amerykańska zaczęła słabnąć. W 1971 roku, w celu dalszego finansowania wojny, Nixon odłączył dolara od standardu złota. Projekt zimnej wojny dostarczył okazji do porzucenia projektu stabilności. Wartości walut mogły się teraz wahać, umożliwiając spekulacje walutowe i wprowadzając niepewność
do wyceny transakcji międzynarodowych. Z początku nie spowodowało to wielkich szkód, ale główny filar stabilności finansowej został usunięty. Obecnie tylko niewielki procent transakcji walutowych ma jakikolwiek związek z realną gospodarką, a reszta to nieokiełznane i destabilizujące spekulacje. Rewolucja Reagana i Thatcher. W 1980 roku bogowie pieniądza wprowadzili swój projekt destabilizacji na wyższy bieg. Zorganizowali dla swoich agentów Reagana i Thatcher objęcie przywództwa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i rozpoczęta została medialna kampania propagandowa w celu ponownego przywrócenia dawno zdyskredytowanej doktryny ekonomii laissez-faireizmu, która wytworzyła przerażające dickensowskie warunki życia w epoce wiktoriańskiej. Na podstawie fałszywej analizy ekonomicznej szerzonej przez Chicago School of Economics Miltona Friedmana przedstawiono wniosek, że zmniejszenie podatków i regulacji kooperacyjnych doprowadzi do silniejszej gospodarki i korzyści dla wszystkich, w tym nawet budżetów rządowych. Charyzmatyczny Ronald Reagan mówił o zdjęciu rządu z naszych pleców i ogłosił, że rząd nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem. Istnieje oczywiście wiele prawdy w tych słowach, ale zwiększenie siły korporacji kosztem władzy rządu nie było wcale drogą ani do dobrobytu, ani do wolności osobistej. Można by się zastanowić, jak kariera aktora filmowego i telewizyjnego kwalifikowała kogoś do bycia prezydentem. Ale tajemnica znika, gdy uświadomimy sobie, że głównym zadaniem prezydenta jest kłamać przekonująco łatwowiernemu społeczeństwu, wspierając agendę bogów pieniędzy. Wraz ze zmniejszeniem podatków i regulacji korporacyjnych, nowa polityka gospodarcza zawierała zachęcenie korporacji do przeniesienia swojej działalności do krajów o niskich płacach, co doprowadziło do deindustrializacji zarówno Ameryki, jak i Wielkiej Brytanii. System z Bretton Woods był systematycznie podkopywany, a spadek zarówno stabilności, jak i dobrobytu był w ten sposób zapewniony. Projekt Unii Europejskiej. Populacje kontynentalnej Europy Zachodniej, które doświadczyły na własnej skórze spustoszenia faszyzmu i wojny, były mniej podatne na tego rodzaju płytką propagandę, która tak duży sukces odniosła w bardziej chronionej populacji Wielkiej Brytanii i Ameryki. Dlatego bardziej subtelna kampania była potrzebna do zdestabilizowania Europy kontynentalnej. Kampania propagandowa w celu sprzedania traktatu z Maastricht nie mówiła o zdjęciu rządu z naszych pleców, ponieważ nie poszłaby ona zbyt dobrze w tych gospodarkach, w których państwo opiekuńcze było zarówno popularne, jak i skuteczne. Zamiast tego stwierdzono, że Unia Europejska postawi Europę na równi z potężnymi Stanami Zjednoczonymi. A nawet twierdzono, że Unia Europejska jest konieczna, aby zapobiec przyszłym wojnom między europejskimi potęgami. W rzeczywistości Unia Europejska wprowadziła Europę bezpośrednio w ręce bogów pieniędzy. W przeciwieństwie do samych państw europejskich, które są rządzone przez wybierane w wyborach parlamenty i premierów, reżim w Brukseli jest zdominowany przez Komisję Europejską, która nie pochodzi z wyborów i którą bogowie pieniądza mogą łatwo organizować, obsadzając wskazanymi przez siebie agendami. Centralną częścią prounijnej kampanii propagandowej były obietnice o subsydiarności, że niby decyzje będą podejmowane na możliwie najniższym poziomie, w zależności od zagadnień utraty suwerenności. Nie należy się więc obawiać. Bruksela miała podejmować decyzje tylko w sprawach, które wpływały na Unię Europejską jako całość. Jednak, gdy tylko Unia Europejska powstała, termin subsydiarności zaczął znikać z użycia oraz z czasem coraz więcej władzy zostało przesunięte od rządów krajowych do Brukseli. Dzisiaj na każdy aspekt życia w Unii Europejskiej
wpływają ryzy nieczytelnych przepisów unijnych. Gwoździem do trumny europejskiej suwerenności i stabilności finansowej było przyjęcie euro w 1999 roku bez możliwości kontrolowania własnych walut. Narody nie mają rzeczywistej kontroli nad własną kondycją finansową obecnie. Szaleństwo wspólnej waluty wśród narodów o zupełnie różnych warunkach gospodarczych jest dobrze opisywane w prasie finansowej, ale prawda o tym szaleństwie była znana od początku i bogowie pieniądza byli doskonale jej świadomymi. Projekt neoliberalny i globalizacja biedy. W 1994 roku północnoamerykański układ wolnego handlu NAFTA został podpisany przez USA, Kanadę i Meksyk. Traktat ten podważył gospodarkę i suwerenność wszystkich trzech narodów pod płaszczykiem wolnego handlu. W rzeczywistości chodziło o zwiększenie władzy korporacji kosztem narodów. Rewolucja Reagana-Thatcher na sterydach. W ramach takich umów korporacje mają prawo do pozywania rządów, jeżeli przepisy podważają zyski korporacji. Bezpieczeństwo konsumentów, ochrony środowiska i prawa pracownika nie są troskami kontrolowanych przez korporacje procesów WTO, Światowej Organizacji Handlu, która wydaje werdykt w takich sprawach. Od tego czasu szereg podobnych traktatów stref wolnego handlu zostało podpisanych z udziałem różnych kombinacji narodów. Projekt znacznie przyspieszył w 1995 roku wraz z utworzeniem Światowej Organizacji Handlu WTO, która zastąpiła Układ Ogólny w sprawie taryf celnych i handlu GATT. WTO niezwłocznie rozpoczęła systematyczną kampanię w celu zwiększenia siły korporacji poprzez traktaty o wolnym handlu, które są wiążące dla wszystkich członków WTO, w tym oczywiście Unii Europejskiej. Łącznym celem projektu neoliberalnego było obniżenie standardu życia, podwyższenie suwerenności narodów państw, destabilizacja krajowych finansów i generalne zniszczenie wszystkiego, co system z Bretton Woods miał teoretycznie chronić. W krajach trzeciego świata, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, spustoszenia projektu neoliberalnego zostały jeszcze bardziej pogłębione przez działanie MFW i inne środki, co zostało udokumentowane przez Johna Perkinsa w książce Wyznania ekonomicznego zabójcy. Rząd zachęcano albo zmuszano do zaciągnięcia długów, których nie były w stanie spłacić. Gdy rządy zwracały się następnie o pomoc do MFW, udzielono im dodatkowych kredytów, ale obwarowanych drakońskimi warunkami. Zgodnie z nimi rządy są zmuszane do cięcia świadczeń socjalnych i muszą sprzedać narodowe aktywa korporacjom, np. prawa do źródeł wody, po cenach znacznie poniżej wartości rynkowej. Wprowadza się drakońskie regulacje zwiększenia uprzywilejowania korporacji. Na przykład nielegalne czyni się zbieranie i gromadzenie wody deszczowej, co uważa się za okradanie zysków korporacji, które wykupiły prawa do źródeł wody. Za pomocą takich środków tworzy się systematyczne ubóstwo wszędzie, gdziekolwiek MFW udało się wbić swoje szpony skurczysyne jedne. Destabilizowanie wartości oświeceniowych, wojna z terrorem. 11 września 2001 roku bogowie pieniądza zorganizowali i przeprowadzili kontrolowane wyburzenie World Trade Center i zrzucili za to winę na wyimaginowany spisek Al-Kaidy, mając na celu zniszczyć naszą wolność. W rzeczywistości nasze wolności zostały zniszczone, ale nie przez Al-Kaidę, tylko przez samych bogów pieniędzy. Bogowie pieniądza zastosowali lekcję wyciągniętą z eksperymentu nazistowskiego. Wyburzenie World Trade Center było powtórką pożaru Reichstagu, który również był operacją fałszywej flagi. W tamtym przypadku winę zrzucono na spisek komunistyczny, podobnie jak pożar Reichstagu spowodował uchwalenie nazistowskiej ustawy o pełnomocnictwach. Tak w wyniku 11 września uchwalano Patriot Act. Obie ustawy zniszczyły wszystkie konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich, prowadząc w obu przypadkach do obozów koncentracyjnych. Legitymizacji tortur
Bezterminowe aresztowania bez procesu sądowania i ustanowienia nieodpowiadających przed nikim reżimów państwa policyjnego. Częściowo z powodów psychologicznych skutków 19-11, częściowo z powodu ukrytego wpływu bogów pieniądza, a częściowo z powodu dodatkowych operacji fałszywej flagi. Na przykład zamach bombowy z 7 lipca 2005 roku w Londynie. Rządy na całym świecie wprowadziły ustawodawstwo antyterrorystyczne, które poważnie narusza swobody obywatelskie, dotąd uważane za święte. Destabilizacja prawa międzynarodowego, uzasadniony interwencjonizm. Oprócz umożliwienia ograniczenia swobód obywatelskich, wojna z terroryzmem stała się również pretekstem do interwencjonizmu wojskowego. Jako jeden z wielu pretekstów dodatkowo ujrzeliśmy pojawienie się interwencji humanitarnych oraz fabrykowanie pretekstów takich jak nieistniejąca broń masowego rażenia. Takie preteksty spowodowały wojnę w Iraku i w Afganistanie. Inną interwencjonistyczną taktyką użytą np. w Kosowie i Libii była rekrutacja najemników terrorystów do odgrywania roli lokalnych bojowników o wolność. To dostarczyło pretekstu do interwencji humanitarnej. W przypadku Syrii najemnicy terroryści sami byli podstawowym środkiem destabilizacji. Trudno nadążyć za wszystkimi interwencjami. W Afryce Stany Zjednoczone ustanowiły AFRICOM, dowództwo wojskowe, stworzone w celu ułatwienia interwencji i stabilizacji całej Afryce. Można zidentyfikować różne geopolityczne i ekonomiczne powody, dla których wszystkie interwencje, takie jak kontrola nad zasobami energetycznymi, mineralnymi. Jednak z szerszej perspektywy głównym celem jest podważenie zasad suwerenności narodowej. Słuchajcie, suwerenności narodowej. Nie dajcie sobie wydrzeć prawa do istnienia we własnym kraju. A także stworzenie dużej liczby państw upadłych, to znaczy rozbitych. Przekształcenie ekonomii. Kontrolowane wyburzenie kapitalizmu. Jak wspomniano wcześniej, wzrost gospodarczy nie może trwać wiecznie na skończonej planecie. Całkiem wyraźnie paradygmat kapitalizmu i nieustannego wzrostu musi się zakończyć prędzej czy później. Na podstawie tych faktów wielu analityków przewiduje upadek cywilizacji. Niektórzy widzą w tym coś dobrego, okazję do budowania nowego społeczeństwa od podstaw. Tacy analitycy albo nie rozumieją, do jakiego stopnia władzy w dzisiejszym świecie jest scentralizowana, albo zakładają, że ci, którzy mają władzę, są ślepi i głupi. Bogowie pieniądza nie są jednak ani ślepi, ani głupi. Planują następcę paradygmatu wzrostu od czasu powstania Klubu Rzymskiego w 1968 roku. Jeśli nie wcześniej. Zamiast pozwolić kapitalizmowi upaść chaotycznie, zorganizowali kontrolowany upadek, tak, że mogą ukształtować wynik tego upadku według własnego życzenia. Upadek finansowy z 2008 roku nie wydarzył się przez przypadek. Był to plan zaprojektowany przez bogów pieniądza. Nie będzie wyjścia z zapaści, ponieważ odrodzenie z niej nie jest planowane. Zamiast gospodarki opartej na działalności rynku, mamy mieć globalnie zarządzającą gospodarkę, którą zwiastuje rozpowszechnienie inteligentnych liczników. Wnioski wyciągnięte z eksperymentu sowieckiego mają być zastosowane globalnie. Gruntem pod projekt kolapsu finansowego z 2008 roku było ustanowienie zasady mark to market, znany jako Bazylea II. To był edykt Banku Rozrachunków Międzynarodowych BIS, banku centralnego, banków centralnych z siedzibą głównego w Bazylei w Szwajcarii. Zasada ta wymaga od banków wyceny swoich aktywów według ceny, za jaką mogą być one natychmiastowo sprzedane na rynkach. Oznacza to, że tymczasowy spadek wartości aktywów obniża wartość wszystkich powiązanych aktywów. Stanowi to niewielkie zmartwienie na rosnących rynkach, ale podczas jakiejkolwiek poważnej
dekoniunktury może niepotrzebnie uczynić bank niewypłacalnym. Rynki ulegają zmianie, a banki rutynowo pokonują wyboje w postaci wahań wartości. Zasada mark to market oznacza, że możliwe do przetrwania zawirowanie na rynku doprowadza do wykolejenia banku. Bomba z opóźnionym zapalnikiem została umieszczona w światowym systemie finansowym. Poprzez umieszczenie tej bomby na właściwym miejscu został przygotowany grunt pod projekt wyburzenia. Pierwszym krokiem zorganizowanym przez agentów Wall Street pracujących dla bogów pieniędzy było uchylenie ustawy Glass-Steagall. To dało Wall Street swobodę potrzebną do kontynuowania dzisiejszej części projektu. Następnie globalne linie kredytowe zostały szeroko otwarte, tworząc różnego rodzaju pożyczki, które nigdy nie mogły być zwrócone. W szczególności na rynku nieruchomości w USA te złe kredyty hipoteczne były następnie łączone w instrumenty pochodne, a fałszywe ubezpieczenia dołączone do nich. Aby derywaty te mogły otrzymać rating potrójnego, a te toksyczne pochodne zostały następnie agresywnie wprowadzone do obrotu na rynkach światowych. Stworzona została bańka na rynku nieruchomości. Toksyczne derywaty rozprzestrzeniły ryzyko po całym systemie bankowym, a bomba z opóźnionym zapalnikiem zapewniła, że gdy bańka pęknie, system bankowy zostanie niewypłacalny. W 2008 roku bańka pękła i nastąpiły zaplanowane od samego początku upadłości banków, ale nie były najgorsze. Kiedy bank lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo zostaje niewypłacalne, rozsądną rzeczą jest postawienie go w stan upadłości i przeprowadzanie uporządkowanego rozdysponowania jego aktywów i zobowiązań. W przypadku niewypłacalnego banku oznacza to zamknięcie go w piątek i ponownie otwarcie w poniedziałek po przyjęciu przez państwo. Złe kredyty mogą być przekazywane niezabezpieczonym wierzycielom i normalne operacje bankowe mogą zostać wznowione. Bank może być następnie prowadzony przez państwo lub może być sprzedany z powrotem sektorowi prywatnemu. Zupełnie jakby ta powszechnie znana procedura uporządkowanego upadku przedsiębiorstw nigdy nie istniała. Bogowie pieniądza byli w stanie rozkrzewić nonsensowną doktrynę o nazwie zbyt duże, by upaść. W celu ułatwienia tego oszustwa urzędnicy i media zgodnie twierdziły, że banki nie cierpią z powodu niewypłacalności, ale tylko w tymczasowy kryzys płynności. Na podstawie tego kłamstwa szalony program ratowania banków został uruchomiony. Ponieważ banki były niewypłacalne, rządy nie mogły wypełniać swojego zobowiązania przyjętego w drodze oszustwa ich ratowania. Kiedy płatności związane z ratowaniem banków stały się wymagalne, rządy były zmuszone pożyczać, aby je spłacić. Bogowie pieniądza mieli teraz rządy dokładnie tam, gdzie chcieli. Wynikiem zgodnie z planem była transformacja niewypłacalności banku w niewypłacalności rządu. Rządy otrzymały swoje niezbędne pożyczki, ale z powiązanymi z nimi uciążliwymi warunkami. Tego samego rodzaju warunkami, jakimi MFW obciążył pożyczki dla krajów trzeciego świata przez dziesiątki lat. Zamiast poddać banki upadłości, rządy były zmuszone do upadłości, poczynając od tych z największą ekspozycją na obciążenia spowodowane ratowaniem banków: Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania. Bogowie pieniądza wysłali do tych krajów swoich agentów, trójkę. Przyjmując kontrolę nad krajowymi budżetami, ogłoszony reżim oszczędnościowy, gwarantujący, że nie może być ożywienia gospodarczego, i rozpoczęła się wyprzedaż majątku narodowego po okazyjnych cenach. Kraje takie jak Francja i Niemcy były ekonomicznie wystarczająco silne, aby przetrwać początkowy atak, ale wraz z dalszym pogarszaniem się stanu światowej gospodarki również one zostaną ostatecznie wciągnięte w pułapkę niewypłacalności. Im bardziej starają się uratować strefę euro, tym bardziej będą pogrążone w długach.
USA już siedzą w długach powyżej czubka własnego kutasa. Częściowo z powodu ratowania banków, a częściowo z powodu własnego wzrostu militarnego. Na całym świecie został rozwinięty następujący scenariusz. Zamiast niepodległych narodów działających według sił rynkowych, będziemy mieli narody posiadane na własność przez bogów pieniądza, działających na podstawie budżetów krajowych, alokowanych przez banki centralne. Cel w postaci centralnego rządzenia zostanie w praktyce osiągnięty poprzez dług. Podobnie cel w postaci reżimu gospodarczego, mikrozarządzenia zostanie osiągnięty, jak to ma już obecnie miejsce w przypadku słabszych gospodarek. Także na dzień dzisiejszy, jeżeli się mówi o piątym rozpiorze Polski, my nawet tego nie zauważymy, w czyje łapy po prostu wejdziemy, nawet tego nie zauważymy, to będzie po prostu przejście jak praktycznie z wagonu do wagonu. Jedne drzwi otwierasz, drugie zamykasz, tylko niestety już nie będziesz u siebie. Cel ostateczny – deamerykanizacja i wzmocnienie władz ONZ. Kryzys w Zatoce Perskiej jest rzadką okazją do nawiązania nowych więzi z nowymi wrogami – Związkiem Radzieckim. Z tych niespokojnych czasów New World Order, nowy porządek, może wzrosnąć w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która działa tak, jak przewidzieli jej założyciele. Prezydent George Bush Senior w przemówieniu do narodu o stanie państwa 29 stycznia 1991 roku. Wycofanie Obamy w Syrii. Gra ostateczna rozpoczyna się. W kontekście wielu interwencji wojskowych, wojen, ataków z dronów i tym podobnych, w które USA zwykle z pomocą Wielkiej Brytanii rutynowo się angażuje, z małym lub zupełnie brakiem troski o prawo międzynarodowe, opinię publiczną lub konsekwencje dla ludności cywilnej, było niezwykle zaskakujące, że najpierw Cameron, a potem Obama porzucił swoją obietnicę zareagowania na przekraczające określonej przez Obamę tzw. czerwonej linii, zwracając się do Parlamentu Europejskiego i Kongresu, w których głosowanie przeciwko interwencji było nieomal pewne. Nie wszyscy od razu spostrzegli, jak doniosły moment zmiany sygnalizowany został ten bezprecedensowy odwrót, ale doniosłość zmiany szybko stała się widoczna dla wszystkich wraz z następującymi po niej wydarzeniami. Pierwszym niezwykłym wydarzeniem następczym był nagły wzrost dyplomatycznej ważności Władimira Putina, ale nawet to zostało przyćmione przez ogłoszenie, że Waszyngton i Iran mają rozpocząć wyglądające bardzo obiecujące negocjacje twarzą w twarz w kwestii jądrowej ku skrajnemu niezadowoleniu Netanyahu, który do tej pory wydawał się ogonem machającym amerykańskim psem na Bliskim Wschodzie. Takie doniosłe zmiany w skali globalnej nie zdarzają się przez przypadek. Takie wydarzenia muszą być interpretowane w kontekście agendy bogów pieniędzy, w szczególności w kontekście ich wielkiego projektu przekształcenia świata we własne prywatne rancho. Przygotowali plac budowy przez destabilizację świata na wiele sposobów opisanych powyżej i już zaczęli mikrozarządzać budżetami krajowymi. Nadszedł czas, zdaje się, aby rozpocząć formalną instalację nowego porządku świata, nie siłą, tylko przy powszechnych oklaskach. Nagłe pojawienie się Putina jako światowego lidera. Nagłe pojawienie się Putina jako światowego lidera. Od pewnego czasu trwa walka między USA z jednej strony, a Rosją i Chinami, państwami BRICS z drugiej strony. Dotycząca pragnienia przez tą drugą grupę wielobiegunowego świata, a nie zdominowanego przez USA, świata jednobiegunowego, utrzymywanie dolara jako światowej waluty rezerwowej i wyjątkowość Stanów Zjednoczonych w ogóle były poważnym problemem i zawsze USA strzegły tego, co postrzegały jako swoje prawowite prerogatywy. W przypadku Syrii i Iranu na przykład apele Putina i innych o rozsądek były ignorowane lub spotykały się z tradycyjną
arogancją USA. Nagle wszystko się zmieniło. W szczególności Putin został wyniesiony do statusu szanowanego światowego lidera i byłoby nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy temu, aby USA dopuściły Rosję do zarządzania demontażem broni chemicznej w Syrii. Putin nie zmienił swojej narracji ani stylu. Mówi to samo, co zawsze mówił. To, co się zmieniło, to, że teraz nie jest on odrzucany przez Waszyngton i globalne media, kontrolowane oczywiście przez bogów pieniędzy, które teraz przedstawiają go niemal w heroicznych barwach. Wielobiegunowość świata stała się rzeczywistością w ciągu jednej nocy. Deamerykanizacja. Amerykański interwencjonizm i oburzenie przeciwko niemu to oczywiście nic nowego, ale szczególnie po 19-11 takie przypadki stają się coraz bardziej niebezpieczne. Z groźbami wojny z Iranem, zwrotem na wschód skierowanym przeciwko Chinom i innymi niedawnymi ruchami, wydawało się, że balansujący ku sytuacji, która może nawet wywołać pełnowymiarową konfrontację nuklearną w skali globalnej, spełnienie złowieszczego projektu dla nowego amerykańskiego stulecia. Świat, jak widzieliśmy w doniesieniach mediów od momentu wycofania USA z czerwonej linii, jest bardziej niż gotowy na przyjęcie deamerykanizacji. Amerykańskie przywództwo z zadowoleniem przyjęte po II wojnie światowej od dawna już popadło w niełaskę. Można niemal usłyszeć westchnienie ulgi po przeczytaniu niektórych optymistycznych słów analityków w ostatnich dniach. A kto może zostać wypuszczony z butelki poprzez ten obrót wydarzeń, który widzimy, odkąd Waszyngton nie wydaje się dalej pociągać za sznurki? Kiedy Obama mówi, słyszymy zazwyczaj retorykę polityka, kiedy mówi Putin, słyszymy rozsądne słowa przenikliwego męża stanu. Wzmocnienie władzy ONZ. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby dostrzec, w jakim kierunku te zmiany idą. Dyplomacja zajmuje centralne miejsce i słychać nowe głosy w dyskursie społeczności międzynarodowej. Oczekiwania rosną co do tego, że długotrwałe napięcia i kryzys mogą w końcu stać się możliwe do rozwiązania, gdy rzeczywiste wydarzenia zaczynają karmić te oczekiwania. Co się stanie, gdy kryzys irański zostanie rozwiązany, a media zaczną mówić właściwe rzeczy? Pojawi się publiczne wezwanie do kontynuowania tego procesu, aby zapewnić, że rozsądek i dyplomacja staną się normą w stosunkach międzynarodowych. Ze sztucznie wytworzonego kryzysu amerykańskiej wyjątkowości zostaniemy potraktowani rozwiązaniem, nadaniem procesowi ONZ większego znaczenia i władzy. Nigdy więcej amerykańskiego weta wbrew globalnym nastrojom. Nigdy więcej amerykańskiego lub żydowskiego awanturnictwa wojskowego. Niech ONZ wykona zadanie, do którego wykonania zostało powołane, usłyszymy w celu stworzenia forum, gdzie można naprawdę rozwiązać problemy oraz zapewnić możliwości wprowadzenia, że życie wynikające stąd decyzji zreformowane ONZ nie będzie nazywane rządem światowym, ale rodzaj uprawnień przyznanych ONZ przez reformy oznaczać będzie dokładnie to samo. Słowo subsydiarność może się pojawić ponownie, jeśli to konieczne, aby uciszyć głosy sprzeciwu, ale podobnie jak to było w przypadku Unii Europejskiej, takie zapewnienia będą bez znaczenia. ONZ jako koń trojański. Rodzenie dzieci powinno być karalnym przestępstwem wobec społeczeństwa, chyba że rodzice posiadają licencję rządową. Wszyscy potencjalni rodzice powinni być zobowiązani do używania antykoncepcyjnych chemikaliów, a rząd powinien wydawać antidotum obywatelom wybranym do rodzenia dzieci. David Brower, pierwszy dyrektor wykonawczy Sierra Club. Ważne jest, aby zauważyć, że wszystkie te ostatnie przełomy i zmiany dokonują się w sferze geopolityki. W tym parciu ku scentralizowanemu rządzeniu cała uwaga jest skupiona na kwestii wojny i pokoju. Przypuszczalnie każdy chce pokoju i stabilności między narodami. Zaoferowano nam atrakcyjnego drewnianego konia o nazwie pokój, ale nie słyszymy wiele o tym, co jest w środku tego konia. Strzeżcie elit
niosących dary. W rzeczywistości wiemy sporo na temat tego, co dzieje się wewnątrz drewnianego konia, ale tutaj ma miejsce tylko na jeden przykład lub dwa. Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów, jakie koń w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w zielonego potwora, który ma na celu mikrozarządzanie każdym aspektem naszego życia. Do tego stopnia, że stary reżim sowiecki wydaje się niemal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21. Zalecamy każdemu, kto nie zna Agendy 21, aby się z nią zapoznał. Nawet w sferze stosunków międzynarodowych są pewne przerażające sygnały, w szczególności w zakresie ataków dronów. Należałoby mieć nadzieję, że te diaboliczne maszyny zostaną zakazane całkowicie, jeśli idziemy w kierunku bardziej harmonijnego świata. Ale nie. ONZ już rozważa kwestię dronów i chce ustanowić jakiś system ocen, aby odróżnić dobre ataki z dronów od złych ataków z dronów. Co przywołuje ponownie całą kwestię terroryzmu. Jak już stwierdziłem powyżej, a dowody są naprawdę przygniatające, wiele z tego, co nazywa się terroryzmem, jest w rzeczywistości albo rządowymi operacjami fałszywej flagi, albo działaniami najemników pracujących dla zachodnich agencji wywiadowczych w dążeniu do destabilizacji lub zmiany jakiegoś reżimu. Jeśli pozór ten będzie kontynuowany, pozór, że cały ten terroryzm jest prawdziwy i że w imię walki z nim wolności obywatelskie muszą nadal być uśmiercane, wówczas nasz drewniany koń nie jest już tak atrakcyjny, jak mógłby się początkowo wydawać. Są dwie rzeczy, których możemy być pewni, jeśli chodzi o naszego drewnianego konia. Po pierwsze, ONZ będzie organizacją mikrozarządzania społeczeństwem poprzez nieodpowiadające przed nikim biurokracje, takie jak MFW, IPCC, WHO i tym podobne. Po drugie, z tak wieloma naszymi tradycyjnymi systemami celowo poddanymi destabilizacji możemy się spodziewać, że podane nam będzie rozwiązanie w ramach nowego paradygmatu kulturowego i gospodarczego. Informacje zaczerpnięto z Global Research, książki Richarda Moore'a. Czytał Adziekan 69.